niezwykły język muzyki. Język, którym opowiedzieć można każdą emocję. A gdyby tak nuty potrafiły mówić ludzkim głosem, jaką historię by opowiedziały? Piano, ktoś do nas zagląda. Kto to powiedział? Witaj, siadamy do gry. Zabiorę cię w podróż na Orawę. Czekaj, skąd ty się wzięłaś? Z głowy Wojciecha Kilara i z gór, jak już mówiłam, z Orawy. Tak jakoś wyszło, że pan Wojciech pokochał góry, a miłość tę opowiedział muzyką. Jednak, aby nuty ożyły, najpierw muszą zostać wydane. Od tego zaczyna się historia wszystkich nut. Najpierw kolegium wydawnicze musi przedyskutować dzieło, ocenić jego potencjał. Gdy padnie magiczne, wydajemy, czas na formalności. Muszę przyznać, że opiekują się nami wybitni prawnicy. Są jak badacze, sprawdzając, czy dane dzieło wciąż jest chronione. Czasem, niczym detektywi, tropią zapomnianego spadkobiercę praw. Zmieniają się w negocjatorów, zdobywając dla wydawnictwa cenne fotografie, a nawet w proroków wizjonerów, którzy potrafią przewidywać, w jaki sposób za jakiś czas będzie można rozpowszechniać utwory. Gdy formalności mamy za sobą, możemy przejść do redakcji. Redaktor prowadzący jest dla autora niczym pięciolinia dla nut. Stanowi oparcie i spina całość prac. Następnie przychodzi czas na moją ulubioną część. Skład komputerowy nut. Kopiści, cierpliwi specjaliści, tworzą piękną makietę, dobierają nam najkorzystniejszy krój pisma. Gdy makieta jest zakończona, wchodzimy my, całe na czarno. Kopiści przepisują nas z rękopisu. To nasz skład. Czas na korektę. Do momentu, gdy wszyscy są pewni, że mamy to. W tym samym czasie grafik zajmuje się przygotowaniem okładki, stron tytułowych i rysunków. Teraz już tylko autoryzacja i możemy lecieć do druku. To też my, tylko w formie gotowej partytury. A wiesz, że w polskim wydawnictwie muzycznym dbają o naszą przyszłość tak bardzo, że zanim polecimy w świat, to jeszcze nas digitalizują? Tak? Wszystko po to, abyśmy przetrwały jak najdłużej, chronione przed zniszczeniem i zapomnieniem. Dzięki digitalizacji mamy szansę trafić do Polskiej Biblioteki Muzycznej. To już, jesteśmy gotowe, by wejść do gry. Teraz tylko musi usłyszeć o nas świat. Wywiady, pokazy, social media. Promocja bywa taka męcząca. Jednak warto. Oj, warto. Nieważne, czy trafiamy do szkół muzycznych, czy do światowej sławy filharmonii, w ręce uczniów czy mistrzów. Najszczęśliwsze jesteśmy, gdy nas grają. W końcu możemy wszystkie razem wybrzmieć i uczynić świat lepszym, choćby na chwilę.